Dzień doberek, szczęść Boże, kochane dzieci Boże, siemandero małolaty, dzień doberek, kochane duszyczki. Jesteście szczęśliwi dzisiaj? Jesteście szczęśliwi, bo ja jestem szczęśliwy, kochani. I wy też powinniście być szczęśliwi i radośni, kochani. Jesteśmy dziećmi Boga naszego, kochani. Jesteśmy dziećmi Boga, dał nam życie, stworzył nas. Chciał, abyś ty, kochana duszyczko, i ja, byśmy byli na tym świecie. Przygotował nam miejsce w niebie, kochani, to tak dzisiaj jakoś wstałem z rana, upadłem na kolana, od razu wiecie co chodzi, podnoszę ręce do góry, uwielbiam Boga za ten dzień, albo jak wstaję, albo jak leżę jeszcze, nie, to dziękuję Mu za ten dzień. I jakoś mi tak dzisiaj Duch Święty tak uświadomił mi, tak jeszcze na nowo, wiecie, na nowo uświadomił mi, że jestem dzieckiem Boga. I tak sobie myślę, nagram to dzisiaj, kochani, też modliłem się teraz na różańcu jeszcze, jestem tutaj, kochani, wiecie, przy ołtarzu polowym. Medjugorje, kochani, no i się modliłem na różańcu, tak sobie myślę, dobra, to się może coś nagram, parę słów, nie, odnośnie też Ewangelii, ale muszę wam to uświadomić, naprawdę, kochani, że rozkochajcie się w tym Słowie, że jesteście dziećmi Boga, że Bóg jest waszym Ojcem, naszym Ojcem jest, że jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie Panu. To jest cudowna wiadomość, kochani, naprawdę, że On jest Wszechmogący. Jezus jest Panem, zmartwychwstał, przygotował do nas miejsce w niebie. Kochani, warto sobie takie rzeczy rozważać. Takie rzeczy warto sobie rozważać. Kontemplować takie prawdy. Właśnie, nie? I tak jestem szczęśliwy, kochani. Mam nadzieję, że też byliście na Eucharystii. Pokrzepieni jesteście ciałem naszego Pana, który zachęca nas, abyśmy Go przyjmowali, bo no powiedział, kochani, no ustanowił Kościół, gdzie są sakramenty. On daje nam siebie. Dlatego ja to korzystam, kochani, całym sercem. Przychodzę na Eucharystię, jak tylko mogę. Korzystam z sakramentu, spowiedzi. To jest piękne, kochani. Oczyszczam swoje serce, swoją duszę. Jestem radosny teraz naprawdę. Nic nie mam, kochani, a jestem taki radosnym człowiekiem. No wiadomo, takie potrzebne rzeczy mam, wiadomo, nie? Ale mówię, no, jak kiedyś byłem w Anglii, kochani, miałem wszystkiego oporowo. Naprawdę, dobrą pracę. No, wszystkiego oporowo, rozumiecie? Wszystkiego oporowo, aż ponadto. Szafy się rozrywały od tych ciuchów. Człowiek gromadził niepotrzebnie, po co, nie? A teraz, kochani, nic nie mam. Naprawdę. Jestem taki szczęśliwy, bo mam Chrystusa, kochani. Wcześniej nie miałem, a miałem rzeczy materialne i nie byłem szczęśliwy. A teraz nie mam rzeczy materialnych tyle, co kiedyś miałem, a mam Chrystusa, kochani. I jestem taki szczęśliwy, naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam jakby dnia, ażebym nie myślał o Nim, nie uwielbiał Go, nie oddawał Mu chwały, nie chodził na spotkanie z Nim, na adorację, na modlitwie, nie kochał Maryi, nie kochał ludzi, kochani. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina, że czeka nas życie wieczne, kochani. Dlatego warto jest, ja tak z doświadczenia mogę wam tylko powiedzieć, no, że to jest wielkie szczęście, że mamy Pana naszego przy sobie, że On jest naszym Bogiem, że kocha nas, kochani, jesteśmy Jego dziećmi, naprawdę. Takie rzeczy warto sobie rozważać. I to jest cudowne, kochani, serce się raduje. Naprawdę, przyjść z rana na Eucharystię, dbać o czyste sumienie, robić sobie rachunek sumienia. Mówię, ja to robię sobie rachunki sumienia nawet tak po jakichś spotkaniach, wiecie, na bieżąco, nie? I to jest cudowne. Naprawdę, pokój Boży jest niesamowicie ważny w życiu człowieka. Zobaczcie, dążymy do pokoju jakiegoś serca. Chcemy być szczęśliwi, mieć pokój serca, miłość do ludzi. Dlatego potrzebujemy całym sercem Chrystusa, całym sercem Boga, który jest miłością. Bo bez miłości jest, kochani, tragedia żyć. A jak mamy Chrystusa w sercach, w duszach, jesteśmy napełnieni miłością, bo Bóg jest miłością, wtedy tak jest cudownie żyć, kochani. Trzeba właśnie to pielęgnować. I właśnie odnośnie, kochani, tej dzisiejszej Ewangelii, pozwólcie, że wam przeczytam i się odniosę trochę, może tak po swojemu, nie wiem, może się uda z pomocą Bożą, oczywiście. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Tak jak widzicie za mną światłość, nie? Jakaś światłość, o. Widziałem Cię pod drzewem figowym. Nie? Jak Pan Jezus powiedział do kogo powiedział? Do Natanela, tak? A ja tutaj siedzę pod drzewem jakimś klonowym. I też Pan Jezus widzi mnie na pewno. Bóg widzi mnie, każdego widzi. Ojciec Pio zawsze powtarzał, pamiętaj, że Bóg wszystko widzi. Nic się nie ukryje, kochani. Nic. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych.
Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w naczyniach. I tu mi się chodzi, kochani, taka myśl, że zobaczcie, nie jest jakby, nie jest ostatecznym naszym jakby celem, jakby, znaczy ostatecznym celem jest zbawienie, ale nie jest jakby naszym takim, że oddaliśmy życie już Jezusowi i już nic nie musimy robić, kochani. Że już Pan Bóg wszystko za nas zrobi. Nie, to jest codzienna walka, aby trwać, zapierać się samego siebie, dyscyplina, chodzenie na Eucharystię, pokrzepianie się ciałem Pana, czytanie Bożego Słowa, bo to ono nas weryfikuje, nasze serce, nasze postawy. I to każdego dnia trwa walka z jakimiś słabościami, ze starymi nawykami, ze starymi przywarami. Wiecie, o co chodzi? Unikanie jakiegoś złego towarzystwa. Na przykład ja nie mogę chodzić w takie rejony, gdzie na przykład ludzie piją, bo sam jestem alkoholikiem trzeźwiejącym. I w każdej chwili mogę ulec pokusie, żeby się napić, rozumiecie? Dlatego nie narażam się na pokusy. Sam się nie narażam, rozumiecie? Nie chodzę w te miejsca, gdzie mogę zgrzeszyć. Omijam szerokim łukiem jakieś knajpy. Rozumiecie? Bo w każdej chwili może zły duch zaatakować. Może podsunąć jakąś myśl, a tam jedno piwko, wiecie, gorąco, lato, nic się nie stanie. Jak się nic nie stanie? Jeżeli jestem alkoholikiem, który przez może 20 lat, może 20 lat to może nie, ale z przerwami, może i piłem ze 20 lat. Nie jest 20 lat, to może nie, ale bardzo, bardzo długo. Z przerwami oczywiście, nie? Jeden wielki melanż był, moje życie to był jeden wielki melanż, rozumiecie? Napady, złodziejstwo, kluby nocne, jakieś kobiety, brudny seks, wiecie, jakieś związki niesakramentalne, cudzołóstwa. Napady, kradzieże, krzywda, robiłem krzywdę ludziom, jakieś bijatyki, szambo, jedno wielkie szambo, Sodoma i Gomorę miałem w duszy, kochani, grzech do grzechu dodawałem. I Chrystus mi pomógł, kochani, pomaga mi każdego dnia, jeśli do Niego się zwracam, bo w każdej chwili człowiek może upaść z powrotem. Zaczyna czuwać, no każdy ma jakieś słabości, prawda, i każdy, i demon widzi te słabości i będzie próbował zaatakować. No z tego ja szerokim łukiem omijam te miejsca, w których mógłbym zgrzeszyć, prawda, albo gdzie grzeszyłem kiedyś, teraz szerokim łukiem omijam. To jest naturalna kolej rzeczy. I trzeba się zapierać samego siebie, bo taki stary człowiek będzie chciał się odzywać, prawda, na przykład, nie? I to jest fantastyczne, że możemy jakby przychodzić do Pana, prosić Go o pomoc, bo On powiedział, żeby Jego naśladować. Jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla serc waszych. A my potrzebujemy pokoju serca jak nigdy dotąd, kochani. Zobaczcie, tyle się dzieje zła na świecie. Potrzeba tak dużo modlitwy za ludzi, za serca też, żeby za te niespokojne serca, które gdzieś zły duch podkręca, rozumiecie? Jakaś nienawiść, jakaś gniew, zazdrość, chęć zemsty jakaś, wiecie co chodzi? Chcę być najważniejszy, najlepszy, chcę rządzić światem, wiecie co chodzi? To jest pycha, to jest buta, to jest pycha. Demon jest pyszny, rozumiecie? I on chce teraz wpędzić w pychę nas ludzi, żebyśmy Boga nie potrzebowali, żebyśmy to my byli jakiś pyszni, wyniośli, zarozumiali, żebyśmy to my mieli rację, nie Bóg. Bóg ma rację, kochani. Bóg jest Panem, Bóg jest Wszechmogący. On jest naszym Stworzycielem, dał nam życie, kochani. I czym szybciej to zrozumiemy, tym bardziej będziemy szczęśliwsi, bo przylgniemy do Niego całym sercem, całą duszą. On rozpływa się w naszych sercach, w naszych duszach, jeżeli pozwalamy Mu na to. Kiedyś wstydziłem się takich rzeczy, wiecie, jakieś chodzenie do kościoła, jakieś modlitwa na różańcu, co to jest, jakieś mohery same, modlość na różańcu. Co mi ta modlitwa, wiecie, ja muszę chodzić, wiecie, z jakimiś ludźmi recydywistami, bić ludzi, wiecie, co chodzi. To mi imponowało, wiecie co chodzi, nie? Jakieś napady, kradzieże, drogie ciuchy się kupywały, jakieś imprezy, hotele, wyjazdy gdzieś, nie? Przecież to jest taka próżność, to jest takie puste, kochani. Zero jakichś wartości, człowiek nic nie reprezentował sobą żadnych wartości, tylko jakieś antywartości, przeciwieństwo wartości, w ogóle jakieś próżność. Szukanie uznania, próżna chwała, jakaś, wiecie co chodzi. To jest szambo, jedno wielkie szambo. To się bierze z pychy, nie? No i demon chce teraz nas w to wciągnąć, a my nie damy się, bo my mamy Chrystusa, który jest cichy i pokorny sercem i zachowujemy Jego naukę, a nie naukę światową. I dlatego jesteśmy szczęśliwi, kochani, bo oddajemy nasze serca Jemu. On jest naszym Królem. On tak bardzo nas kocha, to jest niesamowite, kochani, że oddał za nas swoje życie. Oddał za nas swoje życie, tyle cierpiał, kochani.
abyś ty, abym ja mógł żyć, abyśmy się kochali nawzajem. Mamy jednego Boga, Bóg jest jeden, kochani. Działa przez wszystkich i we wszystkich, jak Słowo Boże czytamy, mówi. I to jest cudowne, kochani, zobaczcie, że właśnie ja byłem takim, taką, w cudzysłowie, panną taką nieroztropną, bo tu niby chciałem coś z Bogiem żyć, a tu nie modliłem się, nie wziąłem tej oliwy, no bo to zobaczcie, no, na oliwie trzeba smażyć. Nie usmażysz bez oliwy nic, nie? Takie piękne, takie piersi z kurczaczka sobie smażysz w panierce na oliwie, jakie to smaczne, takie chrupiące, takie, jakie to dobre, nie? Z ziemniaczkami, z koperkiem, jeszcze taki schaboszczak, nie? Albo z piersi z kurczaka, albo z indyka. A zobaczcie, jak usmażysz na wodzie albo na suchej patelni. Nie da się, to się spali. I tak samo nasze życie, kochani, się spala. Bez tołku. Chcemy nasze życie bez Chrystusa, to zobaczcie, co wychodzi. Cierpienia, jakieś pogarda dla innych ludzi, nie szanujemy siebie, walczymy z innymi, bo to wpycha w nas, to walczy. Szatan, który nas omamił, walczy przeciwko innym ludziom, żeby tylko nie było miłości prawdziwej, rozumiecie? A miłość prawdziwa jest, która się poświęca. Zapiera się samego siebie, żeby ratować innych. I to jest piękne, że zobaczcie, Słowo Boże mówi, jedni drugich brzemiona noście. Co to znaczy? Ja to odbieram tak, że jeżeli mój jakiś brat albo siostra upadła w coś, to śpieszę im z pomocą, jak tylko mogę. Proszę Boga, żeby przeze mnie coś powiedział, może coś trzeba pod natchnieniem powiedzieć, ale nigdy nie przekreślam, kochani, bo znam siebie, wiem jaki byłem i jeżeli Bóg dla mnie pomógł, to jestem święcie przekonany, dla takiego najgorszego patologa, w takiej patologii żyłem grzechu, bez żadnych wartości, bez żadnego kręgosłupa moralnego, coraz to gorzej, udawałem nie wiadomo kogo, rozumiecie, a teraz tak mi jest dobrze, jak poznałem Chrystusa, tak jestem szczęśliwy i teraz kocham wszystkich tych ludzi, którzy gdzieś może upadają albo trwają w grzechach, bo ja wierzę, że Chrystus ich kocha, rozumiecie? Ja nie mam prawa ich przekreślać, bo Chrystus ich nie przekreśla, a ja chcę naśladować Chrystusa, mojego Pana Świętego, który jest miłością. I to jest piękne, kochani, że jedni drugich brzemiona nośmy, módlmy się właśnie za to, co upadają, podajmy im rękę, kochani. To jest najpiękniejsze, co możemy dać sobie, pomóc drugiemu człowiekowi powstać z upadków, żeby nie leżał człowiek, przytulić, pójść, zaprosić może na lody jakieś, na jakiś spacer, porozmawiać, co się stało, mów, mordo, nie trzymaj tego w sobie, powiedz to, wyżal się, popłacz, jak trzeba. Nie wstydź się tego. To jest wyzwalające, uwalniające, uzdrawiające. Mieć przyjaciół wokół siebie, którzy ci pomogą. Prawdziwych ludzi, serdecznych, kochających miłością Boga, a nie potępiających, nie krytykujących, nie oskarżających. Bo to nie jest po Bożemu, kochani. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. I smażyłem swoje życie, smażyłem tego fileta, te moje biedne serce zostało spalone. Nie miałem w sobie życia, kochani. Ciągle tylko udawanie jakieś. Bo smażyłem bez Chrystusa, bez oliwy, bez modlitwy. Dzisiaj to rozumiem jako modlitwa, zobaczcie. No. Trzeba ciągle wyczekiwać Pana, czuwajcie. Ale bowiem nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Dlatego to jest trwać, mi się wydaje, że oliwa to jest trwanie w miłości. Ciągle prosić Chrystusa, mieć na uwadze to, że On jest obecny w naszym sercu. Tylko my często zapominamy o tym, bo chcemy coś po swojemu robić. Trzeba się zawsze sugerować Nim, prosić Go, pytać Go, Panie, co Ty byś zrobił w danej sytuacji, mistrzu mój kochany? Bo wiesz, że jestem słaby, może mogę coś fatalnego zrobić. Dlatego Ciebie proszę o pomoc. I przychodzę na adorację, mam podjąć jakąś decyzję, albo gdzieś iść do ludzi. To proszę Go o pomoc, przychodzę na adorację i wsłuchuję się w ciszy. Panie, powiedz mi, co ja mam powiedzieć, załóżmy, albo jak mam się zachować. I próbuję w ciszy usłyszeć Go. On odpowiada poprzez Boże Słowo, poprzez ludzi, poprzez sytuacje. To jest piękne, że On potrafi naprawdę tak nas zaskakiwać w pozytywnym słowa tego znaczeniu, bo jest Bogiem miłości. Każdego człowieka kocha bez względu na wszystko. Zobaczcie, tylu jest miliardy ludzi. Ile świadectw jest cudownych, że Bóg wyrwał, zobaczcie, Maria Magdalena, jakaś cudzołożnica, święty Paweł, który był Szawłem z Tarsu, prześladował Kościół, został świętym, apostołem narodów. Czy to nie wystarcza nam, że Bóg może wszystko z człowiekiem zmienić się, choć tworzymy się? Chociaż Szawł z Tarsu
nie chciał żadnego otworzenia się na Chrystusa, to Bóg sobie go wybrał. Dlatego Bóg różnie działa, ale otwierajmy się na Jego miłość, kochani. On daje nam słowo życia wiecznego, kochani. On daje nam słowo życia wiecznego i mówi nam, kochani, no nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki. Rozumiecie? Przestrzega nas przed szatanem i jego kohortą, który może nas wtrącić do piekła na wieki. Będzie cierpienie przepotężne, kochani. Pamiętam, miałem depresję. Przepotężną depresję miałem, już chciałem sobie życie odebrać. Brałem jakieś różnego rodzaju narkotyki, tam leki jakieś przeciwdepresyjne. Byłem jak warzywo, no, bez życia żadnego. Wtedy jeszcze nie znałem Chrystusa, ale wtedy właśnie Bóg doprowadził do takiej sytuacji. Dlatego mi się wydaje, że wszystko jest łaską. Wszystko jest łaską. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus to powiedziała, że wszystko jest łaską. We wszystkim można odczytać jakąś Bożą wolę. Bo ja, żebym nie trafił do więzienia, kochani, to zapewne albo bym kogoś zabił, albo bym się zaćpał na śmierć, albo by mnie zabili. Bo dochodziło do takiej agresji. Już wiecie, narkotyki, alkohol, psychozy różnego rodzaju, agresja niesamowita. Bójki, rozumiecie? Jakieś bójki w klubach, poza klubem gdzieś. Człowiek do wszystkiego się czepiał, a teraz ma pokój serca, bo ma Chrystusa, kochani. On jest spokojem. I to oliwa, kochani, oliwa, właśnie modlitwa, oliwa, mieć oliwę w sobie, czyli miłość. Miłość eucharystycznego Chrystusa i kochać Go, modlić się bez przerwy, przychodzą jakieś pokusy, jakieś trudności. Zawsze będą trudności i pokusy, kochani, bo to Bóg nas oczyszcza, Bóg nas wypróbowuje, dlatego kochajcie pokusy, kochajcie jakby te doświadczenia, bo w tym wypróbowuje się wasza wiara, wasze przylgnięcie do Boga, czy naprawdę żyjecie z Bogiem, czy tylko jak na jakichś emocjach polegacie, na jakiejś powierzchowności. Właśnie nie, Bóg nas sprawdza, kochani, i Jemu niech będzie chwała, tylko Jemu, bo On nas kocha i my czasami czegoś nie rozumiemy, ale ufajcie całym sercem, naprawdę, ja to tak ufam Bogu, Jezusowi Chrystusowi. To jest niesamowite, kochani. Modlę się codziennie o dar ufności, miłości do braci, do sióstr moich. Nikogo nie przekreślam. Nikogo, kochani. Nauczyłem się naprawdę. Bóg mi świadkiem. Kiedyś naprawdę jakieś walki prowadziłem, jakieś toczyłem, jakieś... No to jest jedno wielkie szambo i uważałem się za chrześcijanina. To jest jedno wielkie szambo, obłuda, kłamstwo, jakieś życie w jakiejś powierzchowności. Ale gdy Bóg przychodzi do serca, pozwalamy Mu się przemieniać. Wtedy się dzieją cuda w naszym życiu. Jesteśmy cudownie przemieniani Jego łaską, Jego miłością, kochani. Wychodzimy do ludzi, kochamy Go w innych ludziach, bo wiemy, że też innych ludzi kocha niesamowitą miłością. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, dlatego szatan nie ma dostępu do takich ludzi, którzy kochają całym sercem, poświęcają się dla innych, ratują innych modlitwą, przyjmują komunię świętą w intencji tych, co piłują krzyże, żeby Bóg ich dotknął w końcu, żeby oddali swoje serce Chrystusowi, żeby byli szczęśliwymi ludźmi, kochani. Na tym to polega. I to jest właśnie oliwa, ciągle czuwać, mieć miłość, żeby nie wyschła ta oliwa, żeby nie smażyć swojego życia na jakiejś wodzie, na jakimś suchym czymś, bo to spalimy nasze życie tylko, spalimy się na panewce. A tak, jeżeli mamy modlitwę, czyli oliwę tą, nie? Jesteśmy tymi pananami roztropnymi, w cudzysłowie, nie? Dziś mówi Ewangelia, że mamy, jesteśmy, oddaliśmy Mu swoje życie, ale jeszcze trwamy każdego dnia na uwielbieniu. Kochamy Go całym sercem, myślimy o Nim, żyjemy Jego Słowem przede wszystkim, wypełniamy Jego Słowo, wprowadzamy w czyn. Nie tylko jesteśmy, zobaczcie, Słowo Boże mówi, nie bądźcie tylko słuchaczami, ale też wypełniajcie Słowo. I sam Chrystus nam mówi wszystkim, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, są dla mnie matką, braćmi, bratem, siostrą. To jest piękne. Że zbudowaliśmy na fundamencie, naszym fundamentem jest prawda, czyli sam Chrystus, ja jestem drogą, prawdą i życiem, kochani. I to jest cudowne. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. A miłość to jest wielkie poświęcenie, kochani. Zapieranie się swojego egoizmu, swojej pychy, zarozumiałości jakiejś, wyniosłości. Ponad nikogo się nie wynosić. Każdy jest umiłowanym dzieckiem naszego Boga. Bóg dla każdego ma swoją miłość, bez względu na to, czy ktoś może upadł, daleko jest od Boga. Każdego człowieka Bóg kocha i my powinniśmy okazywać każdemu człowiekowi miłość. Bo jeżeli będziemy walczyli z innymi, to już jest niedobry znak, kochani, co się dzieje w naszym sercu, w naszym umyśle.
To może być znak, że jesteśmy zainfekowani jakimś złym duchem, jakimiś, jeżeli walczymy między sobą, kochani. Jezus chce jedności, Jezus chce miłości. Dlatego nie dawajcie, gniewajcie się, Słowo Boże mówi, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Zawsze się głódźcie, zawsze módlcie się za wszystkich ludzi. Radujcie się, w każdym położeniu dziękujcie. Święty Paweł mówi, ten, który dyszał kiedyś rządzą zabijania uczniów pańskich, a teraz troszczy się o Kościół, o jedność, kochani. Modli się, to tu listy pisze, do Koryntu, to tam, to siam, to do Efezjan, to tu. Troszczy się o ludzi, żeby zostali zbawieni, tak samo my. Bo i żyje w nas Chrystus, tego my się troszczymy, pomagamy ludziom, nie przekreślamy ich. Bo sami nie jesteśmy lepsi. Zapomniał wół, ja zawsze sobie mówię, zapomniał wół, jak cielęciem był. To jest właśnie piękne, mieć pokorę serca, pokorę w uniżeniu, być jak celnik. Zobaczcie, jak ten faryzeusz przyszedł do świątyni, Jezus mówi tą przypowieść. Dobrze, Panie, że nie jestem jak tamci, daję dziesięcinę jakoś tam z kopru, z mięty. Że nie jestem jak tamci. Się przechwalał, nie? A celnik stanął z tyłu. Nawet nie śmiał oczu wznieść ku Bogu, ale bił się w piersi i mówił, Panie, miej litość nade mną grzesznikiem. I to jest oliwa. To właśnie jest oliwa. Każdego dnia robić rachunek sumienia i mówić, Panie, tu źle zrobiłem, tam źle się może zachowałem, tu powinienem zrobić inaczej. Przebacz mi, Jezu. Jak trzeba, to iść do spowiedzi, wyspowiadać się, żałując, postanowić poprawę. I to jest odwaga, to jest mądrość. Odważny człowiek żyje z Chrystusem. Odważny, który ma kręgosłup moralny, żyje z Chrystusem, bo Chrystus jest prawdą, kochani. On daje życie wieczne, bez końca, miłości. Zobaczcie, czasami jesteśmy na adoracji, albo przyjmujemy ciało naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Jego samego. Jak się objawia nam, jak daje nam miłość swoją, jak pociąga nasze serce do miłowania Go. To dopiero mały jakiś przedsioneczek tego, co tam czeka nas w niebie. Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Dlatego, kochane duszyczki, kochajcie całym sercem, przebaczajcie, abyście mieli wolne serce, serce Jezusa. Jezus zawsze przebaczał, Jezus zawsze kochał, tylko ci faryzeusze chcieli ciągle po swojemu coś robić. To chcieli ukamienować, to chcieli tak zrobić. I zobaczcie, zdaje się, pobożni Żydzi, nie? Religijni pobożni Żydzi. A Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. To pochwycili tą kobietę na cudzołóstwie. A Jezus mówi, nikt cię nie potępił? Nie, Panie, nikt. To i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz więcej. Czeka na ciebie życie wieczne, kochana duszyczko, kochany bracie, siostro. Odcinajmy się od wszelkiego zła, korzystajmy z sakramentu Kościoła Świętego, ze spowiedzi, z Eucharystii, z miłości, z adoracji naszego Pana. To daje święte życie. To daje święte życie, kochani. Dlatego oliwa, miłość, modlitwa, oliwa, adoracja, Eucharystia, to jest modlitwa, to jest oliwa właśnie ta. Oddać życie Chrystusowi, ale codziennie mieć tę oliwę, tę modlitwę, bo jeszcze raz modlitwę. Miłość, to jest oliwa. Napędowa, jak bez oleju samochód nie pojedzie, bez zmiany oleju, albo jakiś taki słaby, już nie trzeba zmienić olej. Pff. I samochód później ciśnie ostro, nie jedzie elegancko, albo paliwa trzeba dolać. Bez paliwa nie pojedziesz, samo bez oliwy, nie, oliwy bez oliwy. Nienasmarowane jest takie życie, nie ma takiej świętości, nie ma dobroci, nie ma czystości. Co z tego, że tylko ja oddałem życie kiedyś Jezusowi? Trzeba każdego dnia wstajesz rano, Panie, oddaję Ci moje serce, moją duszę, bądź ze mną, bo jestem słaby. Znam swoją słabość, swoje ograniczenia. Jezu, kocham Cię, pomóż mi żyć z Tobą, Panie. Bądź ze mną, tchnij swojego świętego ducha do mojego serca. I czasami się nie chce iść na mszę, to jest walka, żeby iść. Czasami się nie chce, ale idź na mszę, przyjmij Pana do swojego serca, a zobacz, jak On Ci będzie błogosławił. Niczego Ci nie zabraknie, bo On obiecał nam to. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jego sprawiedliwość. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane.
Dlatego kochane duszyczki, ściskam was mocno, kocham was całym sercem. Jezus was kocha we mnie, Jezus przeze mnie was kocha całym sercem. Dziękuję, że jesteście, że modlicie się za mnie. Ja obiecuję wam modlitwę też, tu zaraz sobie kolejny różaniec odmówię, później pójdę na adorację. Wszystkie te troski, wszystkie te wasze intencje przedstawię Jezusowi. On będzie uzdrawiał nas, On będzie przychodził do naszych serc, będzie uświęcał nasze serca każdego dnia. Otwierajmy, tylko zobaczcie, święty Jan Paweł II powiedział, że nie lękajcie się, ale otwórzcie na oścież drzwi waszych serc Chrystusowi. Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, kochani. Także ściskam was mocno, błogosławię was całym sercem. Niech Maryja czuwa nad waszym uświęceniem. Pamiętam o was w modlitwie, także dziękuję za modlitwę. Pa, pa, miłego dnia z Bogiem.